Jestem rzeszowianką z wyboru i ja naprawdę chciałam tu być. Miasto jest ważne dla mnie i dla mojej rodziny. No duży sentyment, piękne przyjaźnie, duży support, który otrzymałem. Ja miałem tą przyjemność i to szczęście, że wybrał mnie kiedyś Rzeszów, a przy okazji okazało się, że miasto jest kapitalne. To jest miasto, w którym otworzyłem po raz pierwszy oczy i zobaczyłem ten świat. No wraca się do swojego gniazda i tutaj zawsze w tym gnieździe jest najcieplej, bo to jest rodzinne miasto. Jest rodzina, są bliscy, są przyjaciele, znajomi, także myślę, że to zawsze jest taki szczególny powrót. Tych sportów było kilka i można powiedzieć, że ten żużel też mnie doprowadził do kolejnej dyscypliny, którą teraz uprawiam i do tych, można powiedzieć, największych sukcesów moich sportowych i życiowych to są właśnie te medale olimpijskie. Retrospekcja najfajniejszych w sumie lat młodzieńczych, naiwnych, beztroskich. Pierwszy przystanek na mojej drodze artystycznej. W Rzeszowie grałem chyba w każdym miejscu, na każdej scenie i można powiedzieć, że zjadłem tam zęby. Kiedy w roku 1354 Kazimierz Wielki lokował Rzeszów, wówczas ów gród leżał niemal w środku Polski. Tymczasem dzisiaj jest to miasto leżące na jego południowo-wschodnich rubieżach. Jest to naturalna brama do Karpat, więc jest to również naturalne teatrum do organizacji festiwalu o nazwie Karpaty na Widelcu. Rzeszów to miasto siatkówki. Dwa bardzo dobre kluby, męską i żeńską siatkówkę. Przychodząc do Rzeszowa, chciałem bić się o najwyższe cele, czy to w Polsce, czy w Europie. I ten klub dał mi taką możliwość, więc dla mnie to było najważniejsze. Dwie drużyny grają o tytuł, o medal i prawie cały czas hala na Podwórniu jest pełna kibiców, czyli siatkówka chyba wygląda najważniejsza w Rzeszowie teraz. I jak rzeczywiście się dużo pozytywnej energii inwestuje w jakieś miejsce, w jakąś przestrzeń, to Rzeszów bardzo mi się odwdzięczył i jestem tu bardzo szczęśliwa. Miejsce, w którym się człowiek rodzi, jest miejscem, które się pamięta na całe swoje życie. To właściwie jest najważniejsze miejsce i zawsze człowiek jakimś darzy go specjalnym sentymentem, właściwie jedynym tylko temu miejscu.